Witaj na kanale Autentyczny. To kanał o narcyzach, socjopatach, psychopatach i innych zaburzeniach osobowości czy po prostu toksycznych osobach. Jesteś tu, by zrozumieć, co ci się przydarzyło i zdobyć wiedzę, która jest niezbędna do uzdrowienia. Jesteś tu, by zdobyć wiedzę, by uniknąć zagrożenia. Polub skomentuj subskrybuj udostępnij umów się na prywatną sesję napisz na autentyczni23maupa@gmail.com lub kliknij na mój profil a następnie zakładkę informacje czy narcyz wszystko straci narcyz wszystko straci ponieważ jest próżny płytki Powierzchowny, dlatego właśnie narcyz jest zawsze na swoim smartfonie, na mediach społecznościowych, na aplikacjach randkowych, przejmuje się tylko wyglądem fizycznym, zewnętrznym, skupia się tylko na pieniądzach. Narcyz nie uwzględnia niczego głębszego, niczego pod powierzchnią, pod fasadą. To, co widzisz pod powierzchnią, pod maską, jest zaledwie czubkiem góry lodowej. To, co widzisz na zewnątrz, jest zwykle tym, co ludzie chcą, żebyś zobaczył. Ludzie zwykle nie widzą w rozumieniu szerszego, większego obrazu skupiają się na fragmentach, fragmentach, które są iluzją. Narcys potrzebuje zasilania. Angażuje się w relacje z ludźmi, którzy zapewniają określone usługi, mają do zaoferowania określone zasoby, są na jakimś poziomie. Narcys Potrzebuje akceptacji. Uważa, że wchodząc w relacje z kimś zamożnym, z dobrym wizerunkiem, reputacją, statusem, sam poprawi swój wizerunek. Narcyz wchodzi w relacje z innymi osobami, by samemu wypaść lepiej i podnieść swój poziom życia. Narcyz skupia się bardziej na akceptacji, na wizerunku, niż na pracy w kierunku własnych osiągnięć. Narcyz ocenia ludzi na podstawie tego, co na sobie mają, co noszą, czym jeżdżą, ile mają pieniędzy, co mają w koszyku. Narcyz. Ocenia ludzi na podstawie rzeczy, które nie mają nawet znaczenia, jeśli chodzi o zbudowanie zdrowego związku, związku, w którym obydwie strony będą usatysfakcjonowane i spełnione. Dlatego wartościowa osoba zawsze będzie patrzeć na wnętrze człowieka, będzie patrzeć pod powierzchnię. Wartościowa osoba będzie chciała poznać Twoje zasady etyczne i moralne, ideały wartości, jakimi się w życiu kierujesz. Zainteresuje się Twoimi celami, Twoimi osiągnięciami, będzie chciała wiedzieć, jakie są Twoje pasje, zainteresowania. Tego będzie poszukiwać wartościowa osoba, ponieważ chce cię w tym wspierać. Narcys z kolei poszukuje jedynie płytkich, powierzchownych rzeczy. Rzeczy, które nawet nie mają znaczenia w dłuższej perspektywie. A wtedy narcyz dziwi się, Dlaczego związek nie przetrwał? Narcys nieustannie szuka akceptacji. Angażuje się w relacje międzyludzkie tylko, by zasilić swoje ego, tylko po to, by usłyszeć, że jest wystarczająco dobry, nie dlatego, że jest kimś zainteresowany. Narcyz po prostu szuka akceptacji. Narcyz nie wie nic głębszego o innych ludziach, poza tym, że ocenia ich wartość na podstawie tego, czy są, czy nie są atrakcyjni, na podstawie tego, czy są zamożni, czy też nie. Płytkie, powierzchowne rzeczy dają narcyzowi. Akceptację, której poszukuje, zasilają one iluzje, potwierdzają istnienie fałszywej tożsamości narcyza. Jest to dla narcyza bardziej ważne niż ustanowienie własnych celów w życiu. Narcyz skupia się na płytkich rzeczach, a ludzie, których znajduje. Z którymi utrzymuje kontakty, są często płytkimi, próżnymi osobami. Są to nieraz ludzie, którzy skupiają się na wyglądzie fizycznym czy pieniądzach. Jest to jedynie nieunikniona porażka porażka, która ma nadejść. Jest tak, ponieważ to za mało, by zbudować zdrowy związek. Wygląd zewnętrzny i pieniądze to zbyt mało, by mieć udaną relację. Takie relacje są skazane na porażkę. Coś takiego musi się rozlecieć. Jak tylko narcyz widzi atrakcyjną czy zamożną osobę, to w to wchodzi. Wchodzi w to na całego. Wiele osób zaburzonych rzuci studia, pracę, by być z taką osobą. Będą myśleć, że poznali drugą połówkę, kiedy tak naprawdę skupiają się na płytkich, powierzchownych rzeczach, na rzeczach, które nawet nie mają znaczenia. Nie szukają nawet żadnych innych cech cech, które taka osoba może posiadać. Tak więc taka osoba również może okazać się narcystyczna. Może nie brać narcyza pod uwagę, nie uwzględniać go. Tak się często dzieje, ponieważ prędzej czy później próżne, płytkie osoby kończą razem. Lecz żadna z takich osób nie posiada cech, by zbudować zdrowy związek. Tak więc jest to nieuniknione, że taki związek zakończy się porażką. Jak tylko narcyz pozna kogoś takiego, to wchodzi w to na całego, angażuje się maksymalnie, chce zainwestować wszystko, co ma, a wtedy też wszystko straci. Narcys często wybiera gorsze źródło zasilania. Lecz gdy pozna kogoś, kto jest atrakcyjny i zamożny, bogaty, po tym jak cię zostawi, to wtedy Narcys będzie myśleć, że wygrał los na loterii. Lecz jednocześnie może być to Największy błąd w życiu narcyza, ponieważ taka osoba może również okazać się narcyzem i po prostu go zniszczy. Tak się często dzieje, ponieważ narcyzi są bardzo płytcy, próżni, powierzchowni. Wybierają na cel kogoś na podstawie tego, w co się ubiera, na podstawie tego jakim samochodem jeździ tak więc narcyz może skończyć z kimkolwiek może skończyć z kimkolwiek i nawet nie zdawać sobie z tego sprawy dzieje się tak ponieważ narcyza nie obchodzi to co jest pod powierzchnią to co jest we wnętrzu człowieka Narcyz nie poświęca wystarczająco dużo czasu, by poznać kogoś lepiej. Jest tak, ponieważ skupia się wyłącznie na wyglądzie zewnętrznym i portfelu. Nie pozwól narcyzowi do ciebie dotrzeć. Jeśli cię odrzucił, a teraz popisuje się kimś, kogo uważa za bardziej atrakcyjnego, czy bardziej zamożnego niż ty jesteś. Narcys weźmie na cel ludzi w oparciu o rzeczy, które nic nie znaczą, rzeczy, które nie mają żadnego znaczenia, jeśli chodzi o zbudowanie zdrowej, normalnej relacji. Często stanie się tak, że prędzej czy później narcys. Skończy z innym narcyzem, z inną osobą zaburzoną, która skupia się wyłącznie na płytkich, powierzchownych rzeczach, z inną osobą, która również jest manipulantem. Wtedy narcyz kupi po prostu iluzję. Ktoś sprzeda mu marzenie, sen, taki sam sen, takie samo marzenie jakie narcyz sprzedał tobie czy usiłuje sprawić że w nie uwierzysz to tylko kwestia czasu aż dojdzie do brutalnego przebudzenia aż prawda wyjdzie na jaw polub skomentuj subskrybuj udostępnij pomoże to innym ofiarom narcyza tutaj dotrzeć naszym wspólnym celem jest zwiększanie świadomości w społeczeństwie i pomoc ofiarom psychopatów. Dziękuję.